Panie Macieju, jest Pan trenerem Urszuli Radwańskiej, wybitnym tenisistą, ale mało kto wie, że jest Pan Świdniczaninem. Po pierwsze mogę powiedzieć, że to jest prawda. Urodziłem się w Świdnicy 30 lat temu i pierwsze kroki trenerskie, i też mieszkałem, chodziłem do szkoły w Świdnicy, do pierwszego ELO, i pierwsze kroki trenerskie także stawiałem w Świdnicy i w Żarowie, gdzie mieszkam. Panie Macieju, spotykamy się na korcie tenisem, nie bez powodu. Tenis staje się praktycznie w Polsce dyscypliną numer 1. Siostry Radwańskie zrobiły dla tenisa to, co Adam Małysz zrobił dla skoków narciarskich. Wczorajszy sukces Janowicza. Ten tenis w Polsce zmierza chyba w dobrą stronę, prawda? To znaczy się... Chciałbym jeszcze dodać jeden ważny argument, że Agnieszka Radwańska po turnieju wimbledońskim była najbardziej cenionym polskim, że tak powiem, produktem sportowym, ponieważ znalazła się na pierwszym miejscu wszelkich rankingów. Teraz troszeczkę ten ranking spadł, ale rzeczywiście jest najlepszy moment na tenis w Polsce i wydaje mi się, że stoimy przed ogromnym boomem tenisowym. I będzie to widać coraz częściej na kortach, przez to, że ludzie będą przychodzili i tak dalej. No właśnie, miałem przed chwilą okazję obserwować Pana trening z Panią Olą Rojek, młodą, utalentowaną zawodniczką. Czy jej przyszłość może być taka jak sióstr Radwańskich? Ja myślę, że bez wątpienia na pewno tak. Myślę, że najgorszą rzeczą, ja nie lubię mówić o takich rzeczach, które są negatywne, ale jedną rzeczą, która jest cholernie negatywna w naszym środowisku sportowym, jest to, że mamy takie przekonanie, że u nas się czegoś nie da zrobić. A prawda jest taka, że mamy bardzo dużo fantastycznych trenerów, mamy bardzo dużo świetnych obiektów, mamy niezwykle utalentowaną młodzież, która ma jeszcze bardzo wiele cech takich, które powodują, że mogą uprawiać sport na najwyższym poziomie. I myślę, że to w najbliższym czasie, jeszcze jak teraz będzie to przekonanie i wiara w sukces, tak jak zrobiły to siostry Radwańskie, jak teraz to robi Jerzy Janowicz, jak tylko dodamy te wszystkie czynniki razem, to możemy być spokojni, że w najbliższym czasie będziemy mieli coraz więcej sukcesów. Wróćmy jeszcze na chwilę do Urszuli Radwańskiej. Jak to się stało, że został Pan trenerem Urszuli? Miało to miejsce w marcu dokładnie, nawiązaliśmy pierwszy kontakt. Ja bardzo długi czas współpracowałem z Tomkiem Wiktorowskim, który jest trenerem Agnieszki Radwańskiej. I tak naprawdę ten układ, w którym Tomek pracował z Agnieszką, pokazał, że siostry Radwańskie mogą pracować też z innymi trenerami poza tatą. I Ula bardzo wierzyła w taki układ, że Agnieszka ma swojego trenera i też chciała mieć swojego trenera. I myślę, że to było takim pierwszym impulsem, żeby kogoś poszukać, z kimś nawiązać współpracę. I druga rzecz, która była taka bardzo pozytywna, jak już się spotkaliśmy, znaliśmy się wcześniej, natomiast jak już się spotkaliśmy, że tak powiem, zawodowo, ona jako zawodniczka, ja jako trener, to było to, że ona dokładnie potrzebowała kogoś, kto jej pomoże od strony mentalnej. Ja natomiast specjalizuję się w psychologii sportu i w stronie mentalnej i myślę, że to był bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, że akurat tak się nałożyło, że dwie osoby, które miały potrzebę i gdzieś tam w jakiś sposób ja mogłem zaspokoić tą potrzebę. Ta współpraca zaowocowała ciekawym prezentem na Pana 30. urodziny. Coś więcej mógłbym powiedzieć na ten temat? Tak, rzeczywiście jak nawiązywaliśmy współpracę, ja powiedziałem od razu Uli, że jak mamy to robić wspólnie, to musimy iść w najwyższe cele i takim harmonijnym, spokojnym celem miało być zakończyć rok w pierwszej 50. Ona zaczynała, wtedy była 92 na świecie, jej życiowy ranking wtedy był 67. I rzeczywiście gdzieś w okolicach sierpnia osiągnęła tą pierwszą 50 i w tym samym dniu, kiedy weszła do pierwszej 50, to był poniedziałek, ograła Danielę Hantuchową, co było takim kolejnym dużym krokiem dla niej, szczególnie psychologicznym, i wtedy ogłosiła na odprawie pomeczowej, ogłosiła mi, że teraz jej celem do końca roku jest być w pierwszej 30 świata, tak żeby być w styczniu w Australii rozstawioną w Wielkim Szlemie. Więc ja to przełożyłem na taki cel, że ja mam 15 października 30 urodziny, to będzie nasz ostatni turniej, akurat byliśmy w Moskwie i zaproponowałem, żeby na moje 30 urodziny ona zrobiła taki prezent, żeby weszła do pierwszej 30 i dokładnie w tym dniu zadebiutowała lista, na której była 29. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.